Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie 2 października. Dzisiaj też jest wspomnienie świętych aniołów stróżów. I dlatego usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Będzie to rozdział 18, a wersety od 1 do 5 i później jeszcze werset 10. Posłuchajmy. Wtedy podeszli do Jeszui Talmidim i zapytali, kto jest największy w Królestwie Niebieskim? On zawołał do siebie dziecko, postawił je pomiędzy nimi i rzekł, no właśnie, mówię wam, że jeśli nie zmienicie się i nie staniecie się jak małe dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Tak więc największym w Królestwie jest ten, kto tak się uniża jak to dziecko. Kto przyjmuje jedno takie dziecko w moje imię, mnie przyjmuje. A kto usidli jedno z tych małych, które mi ufają, lepiej byłoby dla niego, żeby sobie zawiesił kamień młyński u szyi i utopił się w otwartym morzu. Baczcie, żebyście nigdy nie gardzili żadnym z tych małych, bo mówię wam, że ich aniołowie w niebie nieustannie oglądają oblicze mojego Ojca w niebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, aniołów stróżów, Pan Jezus dzisiaj mówi o nich, o aniołach, mówi nam w Ewangelii, ale wszystko w tej mowie, nawet o aniołach, zaczęło się od pytania ludzi, ludzkiego. Kto jest największy w Królestwie? Moi drodzy, bardzo często ludzie właśnie cały czas zastanawiają się, kto jest ważniejszy, czy ten, czy tamten. Kto ma większą władzę, kto ma większy autorytet, kto ma coś więcej do powiedzenia. Cały czas ludzie walczą o to, żeby być tym pierwszym. Już nawet w internecie to widać, że ci, którzy mają najwięcej jakichś tam lajków, mówiąc po młodzieżowemu, to ci są tacy właśnie słuchani. Ostatnio, tak nawiasem mówiąc, ktoś mi opowiadał z młodzieży o jakimś 12-letnim dzieciaku, który transmituje coś tam w internecie na jednym z tych portali społecznościowych i on ma tam ileś tam tysięcy tych różnych ludzi, którzy go słuchają, oglądają i patrzą. No i tak zapytałem ich, a to co on tam mówi takiego, że ci ludzie go tak słuchają, że tak go uważają za takiego wow, ktoś tam z nim sobie zdjęcia robił, jak go spotkał gdzieś tam w mieście. Więc mówię, co ten 12-latek ma takiego do przekazania ludziom, że go po prostu tak go w cudzysłowie tam w tym internecie uwielbiają. No i jedno z tych młodych ludzi wyciągnęło telefon i mówi, no możesz sobie ksiądz zobaczyć. No i nagle wyciągnął ten telefon i patrzymy i zaczyna ten 12-letni chłopiec opowiadać jakieś po prostu rzeczy, które niewiele różnią się od kolegów, co stoją przy piaskownicy i rozmawiają ze sobą o zabawkach. Albo mówi im o grach komputerowych, albo gra w gry komputerowe i właściwie powiedzieli, o, to się stało dla niego taką trampoliną, bo on gra w gry komputerowe. Więc moi drodzy, to pytanie właśnie, kto jest największy w Królestwie Niebieskim? Kto jest najważniejszy? Tak ich to ciekawiło, apostołów. Kto tam w niebie jest najważniejszy? Panie Jezu, powiedz nam, czy to Ty jesteś najważniejszy tam? Czy może Ojciec? Czy Duch? Czy właśnie jeszcze inne jacyś prorocy? Kto tam jest najważniejszy? Jezus wymijająco odpowiedział, choć na początku tak to wyglądało, a potem wprost. Postawił przed nimi dziecko, zawołał dziecko i powiedział im,
No właśnie. Mówię wam najpierw, że jeśli się nie staniecie jak dzieci, jak małe dzieci, nie wejdziecie nigdy do Królestwa Niebieskiego. Nie tylko im w tym pierwszym zdaniu nie odpowiedział, kto jest największy, ale powiedział im, jeśli będziecie myśleli, będziecie zadawali takie pytania, będziecie właśnie się tak jakby ustawiali trochę jak w tym świecie, kto jest największy, kto jest najważniejszy, kto ma najwięcej wyświetleń, a komu biją brawo, a kto wypowiada się i wszyscy go słuchają, a kto ma dużo pieniędzy. Jeśli będziecie się tak ustawiać w tym świecie, Pan Jezus mówi, to nie wejdziecie nigdy do Królestwa Niebieskiego. Rozumiecie? Pan Jezus mówi wprost, nie wejdziecie nigdy do Królestwa Niebieskiego. I mówi dalej, że właśnie największy w Królestwie Niebieskim jest ten, kto się uniża jak to dziecko. Więc Pan Jezus pokazuje, że dzieci się uniżają, ale w czym się uniżają małe dzieci? W czym one się tak najbardziej uniżają? Moi drodzy, małe dziecko nie ma problemu, żeby prosić o pomoc. Małe dziecko nie ma problemu, żeby czasami też pytać o jakieś rzeczy, pytać o jakieś, zadawać jakieś pytania z ciekawości. Małe dziecko nie ma takiego problemu. Małe dziecko zawsze będzie chciało dążyć do tego, żeby ktoś mu pomógł. Oczywiście ktoś z tych, komu to dziecko zaufało. Swoi rodzice, dziadkowie. Więc małe dziecko cały czas w bardzo taki pokorny, prosty sposób, ale też i w taki sposób otwarty jest zdane na starszych, na tych właśnie większych od niego. Małe dziecko przychodzi w tym uniżeniu. Małe dzieci nie mają jeszcze czegoś takiego, że ja się tam nie zapytam, bo przecież ja jestem panią profesor, to jak ja mogę tego nie wiedzieć? Albo ja jestem panem inżynierem, to przecież ja nie będę tutaj się kogoś pytał, doradzał, albo prosił o pomoc, albo czasami ktoś mówi właśnie w kontekście religijnym, ja tam nie będę wyznawał jakichś grzechów, moich grzechów komuś, bo ja tego nie potrzebuję. No to jest pycha. A uniżenie tego małego dziecka właśnie polega na tym, że ono właśnie chętnie przychodzi, chętnie prosi. Kiedy się przewróci, to wyciąga swoje rączki do kogoś, żeby go podniósł ten ktoś, żeby go gdzieś podźwignął, przeprowadził. Małe dziecko bardzo często korzysta z tej pomocy. I dlatego Pan Jezus mówi właśnie dzisiaj, trochę stawiając nam też w dniu świętych aniołów stróżów, że jeśli nie będziecie jak takie małe dzieci, które proszą o pomoc codziennie, które wyciągają swoje ręce do Boga, to nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, bo wam się będzie wydawało, że wy sami sobie poradzicie, boście się pieniądze nauczyli zarabiać, to już nie potrzebujemy Pana Boga, to już jesteśmy tacy samowystarczalni. I to jest błąd. Dlatego na to pytanie apostołów, kto jest największy w Królestwie, Jezus stawia dziecko i mówi, jeśli się nie staniecie tak jak to dziecko, nie wejdziecie do Królestwa Bożego i musicie się uniżyć, musicie wyciągnąć swoje ręce. Dzisiaj szczególnie te ręce, proszę, wyciągnijmy w stronę naszego anioła stróża, naszych aniołów stróżów, bo oni nieustannie przy nas czuwają, są po to, aby nam pomagać, są po to, żeby nas wspierać, są po to, żeby nas chronić przed złem. No ale właśnie, zadać sobie dzisiaj, siostro, bracie, to pytanie, a może jak byłem małym dzieckiem, to modliłem się, Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, ale potem z tego wyrosłem, no bo przecież już jestem dużym człowiekiem, już nie potrzebuję modlić się do anioła stróża. No to dzisiaj warto wrócić w tej postawie uniżenia, wrócić do tej modlitwy, do tej przyjaźni też ze swoim aniołem stróżem. Pamiętajmy, że oni są po to, żeby nam dawać natchnienia, chronić nas od złego i doprowadzić nas przed Boga, na sąd Boży. Aniołowie, stróżowie będą z nami na sądzie Bożym. Szczęśliwy będzie ten anioł, który w swoim opiekunie, w swoim podopiecznym
znalazł przyjaciela, a smutny będzie ten anioł i ten człowiek, który nie zaprzyjaźnił się ze swoim właśnie opiekunem, a aniołowi nigdy nie dał szansy, żeby się z nim właśnie zaprzyjaźnić. Tam będzie wtedy smutek, bo nagle taki człowiek zobaczy, ile stracił. Życzę wam tego z całego serca, żebyście byli przyjaciółmi waszych aniołów stróżów. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo wam dziękuję. Jednocześnie chcę poprosić o modlitwę, ponieważ dzisiaj rozpoczynamy nasze rekolekcje kapłańskie i będziemy je przeżywać do piątku, więc proszę was o modlitwę. Może być krótka, może być do anioła stróża, ale o modlitwę w intencji naszych rekolekcji kapłańskich i zakonnych. Z Panem Bogiem i do zobaczenia jutro. Oczywiście, jeśli Bóg da, szczęść Boże.